A kwota kosztorysu jest 17 552 zł. Propozycja zarządu jest taka, aby te środki z tego zadania wyposażenia 18 000 przeznaczyć po prostu na modernizację tej instalacji wodociągowej. Polegałoby to na zamontowaniu tak boileru i rozprowadzenia ciepłej wody. Czym jest rzecz? Decyzja sanepidu nakazuje wykonanie tych prac do końca tego roku. Umowa dżentelmeńska jest taka, że pani inspektor przyjdzie na kontrolę w ostatnim tygodniu stycznia. Natomiast jest wykonawca, który zgodziłby się wykonać te roboty teraz, a poczekać na te pieniądze na do kwietnia. Przynajmniej no, ten, który złożył. To jest na 2013 rok. To są środki, które mogli na 2013 rok, więc myślę, że jest to szansa, że mam nie przepadnie. I taka jest prośba, no jak jeżeli byśmy podjęli tę uchwałę teraz, wykonawca dostałby sygnał i Wydział Edukacji dostałby sygnał, że poważnie rozważamy takie zadanie, wykonawca wykona te roboty, a i poczeka po prostu na pieniądze, aż te środki zostaną w przyszłym roku uruchomione. W ten sposób szkoła będzie w jakiś sposób tam wsparta, wykonawca przeżyje. A 18 tysięcy z okrutu rybarskiej na szkole też chyba nie popełnimy wielkiego błędu. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Wiedzą, że Rada przyjęła projekt uchwały. Załamany jest do 337. Drodzy Państwo, zakończyliśmy procedowanie projektu uchwały. Czy są jakieś uwagi do protokołu ze statutu sesji? Nie widzę. Przechodzimy zatem, drodzy Państwo, do oświadczeń i komunikatu. Drodzy Państwo, Wigilia jest 19 grudnia o godzinie 18 na Sutorskiej 7a w Świecie do Domu Pomocy Społecznej. Radek już tutaj przeprowadził zbiórkę środków finansowych. I drodzy Państwo, Wigilia jest zorganizowana w całości przez Komisję. Zapisujemy się do głosu. Mam Pana Szkodnica, Nawatów, Mateusz Droszcz. Ktoś jeszcze? Zamykam listę. Proszę bardzo, Panie Szkodnicy. Krótką informację przedstawić, bo w odnośnie budżetu na rok 2013, ponieważ zakończyły się dramatyczne negocjacje i nastąpił chwilę z podróżnym KPNM. Mianowicie większość tego programu pracowy dla trzeciego roku uważa poprawnego budżetu. Trochę sytuacja była szczególna, ponieważ z uwagi na porozumienie koalicyjne, czy porozumienie programowe, to tak się właściwie nazywa prezydentem. Nasza poprawka została przez prezydenta przyjęta w autopoprawce. Czyli ta kwota była tyle lepsza, że w przyszłym roku na przykład jak poprawkę byśmy przegłosowali, nie na tym, na co dajemy pieniądze, tylko na tym, z czego zabieramy. Różnica jest taka, że teraz to Pan Prezydent wskazał te obszary, z których należy środki finansowe zdjąć. Natomiast my, jako klub, wskazaliśmy nasze priorytety programowe na łączną kwotę 48 631 000 zł. Z tego na naszą dzielnicę przypadła skromna kwota około 6 000 000 zł. Co z tego mam? No, najbardziej dramatyczna sprawa i największa brata toczyła się o zadanie przebudowa hali Dolniczanki, czyli zakończenie hali, to jest 3 000 000 zł. Te pieniądze udało się wystarczyć w ostatnim momencie, w zeszłą środę, na spotkaniu Pan Prezydent stwierdził zasadność prowadzenia tego zadania i te pieniądze się znalazły. One weszły z tak zwanego takiego dodatkowego worka. Tam był taki worek rezerwowy na 3 milionów, to zadanie się było i udało się wydało, żeby zmieścić te pieniądze. To jest największe zadanie. Oprócz tego mamy ważną rzecz.
rozbudowy ulicy Zamika Uniwersytetowej na ulicy rozbudowy będzie 600 tysięcy, w 2014 roku będzie finansowanie na 1 400 000, przy czym oczywiście to zadanie będzie wykonane w tym roku i wtedy rozliczone to w przyszłym roku na 1 400 000, a być może uda się w budżecie przesunąć do 1 400 000 w trakcie termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych, to jest też zadanie, które zgłosiłem. To jest zadanie gminno-miejskie, pula 400 tysięcy złotych, ale w przyszłym roku chcemy przygotować dokumentację. Wstępnie będzie około 10-12 szkół w Krakowie miało taką dokumentację zrobioną i one w 2014 roku będą zrealizowane. U nas będzie to szkoła podstawowa 114, zespół szkół nr 9 przy seniorów lotnictwa, te dwie szkoły będą w tym programie. Również w przyszłym roku będzie opracowana dokumentacja na przebudowę wojsk sportowych gimnazjum nr 9, to jest 100 tysięcy złotych na dokumentację i być może rozpoczniemy realizację tej przebudowy i zakończymy ją w roku 2014. Oczywiście na adaptację pomieszczeń w dzielnicy trzeciej, no tak jak Państwo wiedzą, jest te 200 tysięcy złotych, do których się zobowiązałem, jest wprowadzone. Ponadto wspólnie z radnymi z dzielnicy 15, radnymi miasta terenu dzielnicy 15 zostało wprowadzone zadanie budowy połączenia drogowego ulicy Reduta od ulicy Księdza Jancarza do Sabały. Na 1 000 000 złotych tutaj udział jest około 1/3 tych środków, no tak dodawaliśmy sobie to. Ponadto w ramach przebudowy jezdni w zakresie nawierzchni mamy zakończenie przy zmianie nawierzchni ulicy Dobrego Pasterza. Także całkiem pomimo kryzysu nieźle to wychodzi, bo jest to oznaczone. Jest to, prawie 250 tysięcy. To jest ten ostatni krótki odcinek. Bo te dwa za 750 tysięcy poszły, tam jeszcze brakuje za 250 tysięcy i będzie podnoszenie. Nie, to jest krótki ten odcinek za 250 tysięcy, ale w ramach tych nakładów to jest i łącznie. No łącznie w środków jest około 6 milionów. Ponadto jutro będziemy dopracowywać autopoprawkę w zakresie autopoprawkę prezydenta w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. Z uwagi na to, że nie mamy jeszcze prawomocnej decyzji, przebudowa ulicy Gdańskiej będzie przesunięta, bo pan prezydent wpisał na rok 2018, na rok 2014, ale nie da rady jej wpisać do budżetu na 2013, bo nie ma papierów. Jest nieprawomocna decyzja, ale ja takie zadanie będę chciał wpisać jutro. Jutro już jest postanowione, więc jutro fizycznie będziemy z Andrzejem Barbankiem i ze skarbnikiem na tym siedzieć i to autopoprawkę robić i to będę chciał wpisać na 2014-2015, żeby zapłacić do komisji inwestycyjnej. To jest jeszcze kwestia modernizacji wojska przy ulicy Żytniej, ale to zobaczymy, może też na 2014 rok, na kolejny rok wyjdzie, bo tam jest dokumentacja i czas upływa. Także ja myślę, że na tą ogólnie trudny budżet, bo budżet jest trudny, całkiem trudny. Proszę, a co myślałem, jaki jest ogólny? 3 600 000 teraz po autoprawce. Myślę, że te 6 milionów, które udało mi się zadać w programie, jest kwotą dużo. No, nikomu innemu radnemu aż takiej kwoty, po mojej stronie miasta do budżetu się wprowadzić nie udało. Jestem numer jeden, większej niż osób. Także proszę Państwa, ja chciałam przekazać Państwu informację. Dzisiaj o godzinie 17 uczestniczyłam w podsumowaniu programu aktywności lokalnej, który był wprowadzony Cicho, proszę nie przeszkadzać. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, filia nr 1 na Rzeźniczej, program nosił nazwę Pora na Aktywność, był skierowany do mieszkańców naszej dzielnicy, objął 359 mieszkańców, w większości to były kobiety, mamy 280 kobiet. W projekcie uczestniczyło 59 wolontariuszy, 30 wolontariuszy to mieszkańcy naszej dzielnicy. W ramach tego projektu mieszkańcy mogli uczyć się języka angielskiego, hiszpańskiego. I tutaj od razu dodam, że
Łukowskiego. Wczoraj ja byłam na dyżurze, bo przyszły do rady dwie panie, które właśnie uczestniczyły jedna w radzie od Kursia Rodzieckiego Burza Hiszpańskiego i panie, znaczy w ogóle kursanty miały problem ze znalezieniem siedziby, ponieważ program się skończył, prawda? To wszystko było na zasadzie wolontariatu. Kurs odbywały się w siedzibie panu przewodnicy Dobrego Pasterza 72. Natomiast kończący działalność już do lutego. I akurat tutaj te panie, które dzisiaj były też obecne na tym spotkaniu, przekazują podziękowanie dla pana przewodniczącego, który zareagował bardzo szybko i udało się załatwić salę w 31 liceum. Tak, ale też tak, tym projektem zainteresowała się pani Maria Kowalczyk, która też jest chętna, żeby te kursy odbywały się poszerzone u niej w Domu Pomocy Społecznej na Sudolskiej. No i panie już nawiązały współpracę. I w ramach tego programu Pola na Aktywność były zajęcia klasyczne dla dzieci, były organizowane zjazdy, Mikołajki, poza tym sztuki walki, była szkoła aktywnego rodzica, zajęcia teatralne, zajęcia ogólnorozwojowe, klub aktywnego seniora. Od 2018 roku będzie kontynuacja programu, w tym, że program ten obejmie ulicę Celarowską. Także uważam, że to są bardzo, że tak powiem, dobre rzeczy. To jest coś w rodzaju takiej rewitalizacji społecznej. Teraz myślę, że ulica Celarowska jak najbardziej, tam się dużo zmieniło, niemniej jednak taki program wsparcia dla mieszkańców tam jest bardzo potrzebny. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a propos pisania, informacja pierwsza, to już rozmowy numer biuletynu się właśnie składa. Mam nadzieję, że będzie wszystko. Informacja druga, gdyby ktoś nie zdążył, to też z Państwa nie zdążył zachować, które wypowiedzi wydane przed momentem, to w wiadomości numerze biuletynu jest raport za pół roku pracy Punktu Aktywności Lokalnej. Także zapraszam do lektury, nie tylko do grafów, ale również do sprzeciwu. Ja mam takie pytanie, czy był już może odbiór tych lamp na ulicy Przymocnej czy Celarowskiej? Czy to jest spalona? Nie spalona. Było, czy nie było? Nie było. Nie, bo tam jest tak akurat wykonanie, to jest Olsztyńskie, generalnie są Celarowskie, łączącą Celarowską z Olsztyńską. Generalnie jest tak, że zostało postawione tak zwane trzy słupy. Z tego jeden słup jest dwulampowy i jedna lampa się świeci, a druga po prostu od początku nie była włączona, więc nie wiem, czy nie włączyli z nim. Nie wiem, jak to ma działać. Czy nie włączyli dlatego po prostu, że nie jest podłączona, czy po prostu nie się spaliło? Nie mogła się spalić, nie siedziło. Czy mamy jeszcze jakiś głos? Dziękuję za wydarzenie. Dziękuję.